Święta Maria Magdalena 24 września 2017 roku została patronką miasta Lubania. Oczywiście jest to święto dla całego miasta, nawet można powiedzieć dla całego regionu Łużyc tutaj, bo zjechali się goście też z Niemiec, z pobliskich miejscowości. Także no jest to wielka, wielka dla nas uroczystość, w której świętujemy właśnie ogłoszenie uroczyste patronatu nad miastem Lubań przez świętą Marię Magdalenę. Uroczystości rozpoczęły się sesją Rady Miasta Lubania z udziałem delegacji miast partnerskich i zaproszonych gości, podczas której radni podjęli uchwałę o nadaniu patronatu. Odczytano także dekret Stolicy Apostolskiej. Duchowieństwo i wierny lud miasta Lubań otaczali i do dziś otaczają wyjątkowym i nieprzerwanym kultem świętą Marię Magdalenę, która w wielkanocny poranek jako pierwsza dostąpiła zaszczytu ujrzenia Zbawiciela powstałego z martwych i przyniosła innym uczniom wieść o Jego zmartwychwstaniu. Dlatego Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Zbigniew Piernikowski, biskup legnicki, otrzymując powszechne prośby, także władzy świeckiej, zatwierdził według praw wybór świętej Marii Magdaleny na patronkę u Boga owego miasta. Wysoka Rado, kto jest za przyjęciem uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia świętej Marii Magdaleny patronką miasta Lubań? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Jednogłośnie. Dziękuję. Radni byli jednogłośni. Należy wspomnieć, że sprawa patronatu była inicjatywą oddolną. Zwrócili się o to do władz miasta w imieniu mieszkańców Lubania, lubańscy działacze i stowarzyszenia. Sam pomysł zrodził się w roku 2010, to prawda. Musiał swoje odczekać, zanim Rada Miasta pochyliła się nad nim i podjęła stosowną uchwałę o zamiarze. Ale już później wszystko potoczyło się naprawdę błyskawicznie. Mieliśmy doświadczenia Bolesławca w pamięci, gdzie trwało to dużo dłużej niż w przypadku Lubania. Widocznie święta po prostu bardzo mocno zadziałała i też po bardzo krótkim czasie, właściwie można powiedzieć po niecałych 2 latach, pomysł Rady przykuty został w oficjalny dokument Watykanu. No i później roczne przygotowania do tego, żeby dzisiaj, 24 września, Maria Magdalena stała się patronką miasta Lubania. Impuls do działań związanych z nadaniem miastu świętej patronki 7 lat temu dała Bożena Adamczyk-Pogorzelec, ówczesna dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu. Natknęłam się na bardzo cenny zapis z 1501 roku, który mówił o tym, że święta Maria Magdalena była patronką i orędowniczką. To jest bardzo ciekawe. Patronka i orędowniczka miasta Lubania. Zapis ten jakby był fragmentem dziennika, który napisał Johann Koch, pisarz miejski, który udał się z delegacją do miasta Offen, czyli do dzisiejszego, jakbyśmy powiedzieli, Budapesztu, i tam miał załatwić bardzo ważną sprawę dla miasta Lubania. I czekając na posłuchanie u króla Władysława Jagiellończyka, właśnie zapisał te słowa, że pokłada ufność w pozytywne załatwienie tej sprawy właśnie poprzez świętą Marię Magdalenę, jej wstawiennictwo. Wtedy też powstał pierwszy wniosek o nadanie patronatu. Dziś marzenia tych, którzy wnioskowali o patronat świętej Marii Magdaleny, się spełniły. Jestem bardzo szczęśliwa. To trwało kilka lat i trzeba było przekonywać do tego przedsięwzięcia, ale również właśnie skierowałam jakby przekonywanie do tego przedsięwzięcia nie tylko poprzez jak gdyby tą sferę sakrum. Historyczny zapis, oczywiście fenomen w skali europejskiej, a może i światowej, że w tak niedużym mieście jest dom generalny sióstr Magdalenek i że przetrwały tutaj prawie, że właściwie nieustannie przez około 700 lat. Ale jeszcze dla mnie było to ważne, że święta Maria Magdalena patronuje wielu zawodom. Jest to przepiękna rzecz, że apostołka apostołów
jest mianowana teraz znowu ponowną patronką miasta. I ja osobiście liczę na to, że będzie to miało wielki wpływ, że społeczeństwo Lubania będzie miało wymiar apostolski, będzie dawać świadectwo tej wiary i nadziei, żeby współczesny człowiek nie zaginął w smutkach i w trwogach. Tego życzę miastu i wszystkim mieszkańcom, prosząc o orędownictwo cudownej apostołki, apostołów świętej Marii Magdaleny. Alleluja! Po sesji na placu przy ratuszu pokazano inscenizację historyczną. Wiwat książę! Wiwat! Chwała! Inscenizację przygotowało Muzeum Regionalne w Lubaniu. Wsparły nas instytucje lokalne oraz grupy rekonstrukcyjne, m.in. nasza lubańska, Łużycka Drużyna Łucznicza. Wsparł nas bardzo mocno pan Andrzej Świderski z Pieńska, znany powszechnie rekonstruktor, bardzo uzdolniony również aktorsko, odegrał rolę księcia Henryka Jaworskiego. Pracownicy biblioteki, moi pracownicy, wszyscy się brali, przebrali i zorganizowaliśmy inscenizację sprowadzenia do Lubania sióstr Magdaleny. I co jest istotne, również trzy siostry Magdalenki także przywdziały historyczne stroje i wzięły udział bezpośrednio w inscenizacji, więc myślę, że to taki ewenement. Historia regionu, działania promocyjne, to jest mój konik, moja pasja i bardzo lubię na zaproszenie przede wszystkim pana dyrektora w Lubaniu bywać, brać udział w różnych happeningach, w takich inscenizacjach jak ta, które mają upamiętniać wybitne wydarzenia, wybitne postacie. Także bardzo mi miło, dziękuję tutaj panu dyrektorowi za to, że mogę być w Lubaniu. Nie nasza to rzecz, książę decyzję podjął, causa finita. Przecież książę Jaworski całe wschodnie Łużyce zajął, a wy, rajco Lukas, chcecie mu się przeciwstawić? Jaką wy siłę macie? Nie myślcie rozsądnie. Przeciwstawiać. Ja tylko chcę bronić tego, co jest. Co powiedzą franciszkanie, oni tacy biedni? Co wy tak braci mniejszych bronić? Interesa jakowej z nimi macie? Nie zarzucajcie mi, burmistrzu, rzeczy, których się nie dopuściłem i nie dopuszczę. Ja stoję na straży naszych miejskich interesów i tradycji. Inscenizacja historyczna dotyczyła sprowadzenia do Lubania sióstr Magdalenek wraz z pochodem magdaleńskim. Oczywiście zasadnicze fakty historyczne się zgadzały, natomiast książę akurat w momencie ufundowania klasztoru nie był w Lubaniu, był znacznie później, no ale jakoś, żeby ludziom pewne rzeczy uświadomić, należało to połączyć i myślę, że zostało to połączone fajnie i nikomu to nie przeszkadzało. Jak było w szczegółach, można sobie przeczytać w książce historycznej, natomiast inscenizacja ma służyć edukacji takiej powszechnej, historycznej i myślę, że ona bardzo mocno przemawia do świadomości wyobraźni odbiorców. To jest najcenniejsze w tego rodzaju wydarzeniach. Warto przypomnieć, że klasztor sióstr Magdalenek w Lubaniu istnieje od roku 1320 po dzień dzisiejszy. Jest to najdłużej funkcjonująca instytucja, w tym przypadku oczywiście kościelna, w murach naszego miasta. Przetrwał wszystkie najtrudniejsze momenty w historii Lubania poprzez wojny, pożary, epidemie i również zmianę przynależności, można powiedzieć, narodowej miasta w roku 1945. Praktycznie były nikłe szanse, że on przetrwa, a jednak przetrwał. Mimo wielu problemów po wojnie udało się Magdalenkom zostać w Lubaniu i odbudować klasztor. W samo południe w rynku odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa legnickiego. Jesteśmy zgromadzeni, by wsłuchiwać się w Słowo Boga, które On kieruje do nas jako ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan. I by wpatrywać się w tę, która jako pierwsza otrzymała tę przedziwną wiadomość o zmartwychwstaniu. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustanawia się świętą Marię Magdalenę, która w wielkanocny poranek jako pierwsza dostąpiła zaszczytu ujrzenia Zbawiciela powstałego z martwych i przyniosła innym uczniom wieść o jego zmartwychwstaniu, patronką miasta Lubań. Ksiądz Andrzej Fila, dziekan dekanatu Lubań, odczytał dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdzający świętą Marię Magdalenę patronką miasta Lubania. Dla diecezji legnickiej duchowieństwo i wierni miasta Lubań otaczali i do dziś otaczają wyjątkowym i nieprzerwanym kultem świętą Marię Magdalenę, która wielkanocny poranek jako pierwsza dostąpiła zaszczytu ujrzenia Zbawiciela powstałego z martwych i przyniosła innym uczniom wieść o jego zmartwychwstaniu. Dlatego najdostojniejszy ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski, biskup legnicki, odpowiadając na powszechne głosy, także władzy świeckiej, zaaprobował wybór świętej Marii Magdaleny na patronkę tego miasta przed Bogiem. Tenże również listem dnia 25 stycznia 2016 roku usilnie prosił, aby ten wybór i aprobata została zatwierdzona zgodnie z normami o ustanowieniu patronów. Zatem Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów na mocy uprawnień udzielonych jej przez papieża Franciszka, rozważywszy przedstawione sprawy i upewniwszy się, że wyboru i aprobaty dokonano w sposób zgodny z przepisami prawa, przystała na prośbę i zatwierdza świętą Marię Magdalenę patronką przed Bogiem miasta Lubań. Na zakończenie w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy wykonano oratorium o Świętej Marii Magdalenie Jubilate Deo Omnis Terra pod batutą kompozytora i dyrygenta Huberta Kowalskiego.